Koniec roku szkolnego tuż, tuż. Przed nami jego zakończenie. Niejednokrotnie dylemat młodych ludzi, którzy nie wiedzą, jaką wybrać szkołę lub czy wybrali odpowiednią. Co oferują szkoły ponadgimnazjalne, średnie? O ofercie edukacyjnej tomaszowskich szkół porozmawiamy z osobą odpowiedzialną i najbardziej kompetentną w tym temacie, panią Barbarą Robak, która jest członkiem zarządu starostwa powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Poruszymy również sprawy dotyczące kultury w powiecie tomaszowskim. Magdalena Kowalczyk, Otwarty Powiat. Witamy w programie. Witam pani Barbaro. Witam pani Magdo. Witam państwa. Pani Barbaro, przed nami koniec roku szkolnego. Już niedługo, tuż, tuż. Ale za nami kilka miesięcy obowiązujących nowych przepisów oświatowych. W jakim stopniu te nowe przepisy dotyczyły szkół średnich, szkolnictwa średniego? No głównie, jeżeli chodzi o szkolnictwo średnie, to wprowadzono obok zasadniczych szkół zawodowych, również szkoły branżowe pierwszego stopnia. I tutaj mieliśmy nabór i w tym zakresie nastąpiła zmiana. Natomiast jeżeli chodzi o szkolnictwo średnie, to dopiero będą wchodziły zmiany dotyczące zmiany zakresu programowego nauczania uczniów. I w niektórych kwalifikacjach, w których do tej pory na przykład w technikum w wyniku zakończenia edukacji były 3 kwalifikacje, to będą 2 kwalifikacje. Przez to treść programowa trochę uległa zmianie, no ale to tutaj to już nauczyciele muszą się wypowiedzieć. Natomiast my z punktu widzenia organizacyjnego i finansowego, to staramy się tak zrobić, żeby zabezpieczyć te przepisy prawne, które zostały wprowadzone, żeby zostały właściwie zrealizowane. Czy można powiedzieć, że to były, czy może będą jakieś rewolucyjne zmiany? W tym roku na pewno nie, jeżeli chodzi o treść programową. Natomiast w roku szkolnym 2019-2020, to mamy ten rok, w którym przyjdzie do naszych szkół średnich podwójna ilość absolwentów, bo tutaj będą absolwenci gimnazjum i absolwenci 8 klas szkół podstawowych. Ale ja chcę uspokoić, jesteśmy na to przygotowani, nasze obiekty edukacyjne są przygotowane na to, żeby taką ilość przyjąć. No wiadomo, że wydłużą się troszeczkę zajęcia, ale to w latach świetności, jeżeli chodzi o wyż demograficzny, to było, można powiedzieć, 2,5 razy tyle uczniów, a obiekty nam nowe przecież powstały, zostały wyremontowane, dostosowane do wymogów współczesnych czasów. Ile mamy szkół średnich? No szkół średnich, no można powiedzieć, mamy 7. I jakich? Mamy 2 licea, pierwsze i drugie. I tutaj chcę powiedzieć, że no bardzo wysoki poziom, bo zarówno pierwsze, jak i drugie liceum w rankingu liceów mają bardzo wysokie osiągnięcia. Zresztą praktycznie w 100% absolwenci tych szkół zdają na studia, dostają się tam, gdzie chcą. Czyli 2 licea, no i zespół szkół zawodowych numer 1, popularny mechanik, zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2, popularny gastronomik, 3 to samochodówka, 6 to liceum plastyczne, no w ogóle ja bym powiedziała, że takie kształci w kierunku artystycznym i zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 8. Tam jest część klas liceum, a część technikum. W jakich kierunkach kształci się młodzież w szkołach? Generalnie kierunki utrzymujemy takie, jakie zawsze. Tak jak mówiłam przed chwilą, każda z tych szkół jest, no, ta nazwa jest związana z wiodącymi kierunkami. No, w liceach wiadomo, że kształcenie ogólne. Natomiast tutaj w ZSP numer 1 jesteśmy, no to technik elektronik, elektryk, mechatronik, hotelarstwo również jest tutaj.
No i tutaj, co jest takie charakterystyczne i można powiedzieć, mamy taki nabór, bym powiedziała, że 3 osoby na jedno miejsce się ubiegają, to jest, są klasy o profilu wojskowym. To jest bardzo duże zainteresowanie, ale tutaj w zależności, bo to nie idziemy całym ciągiem, tylko co roku to zmieniamy. Raz jest klasa o nachyleniu wojskowym, elektryk, mechatronik w kolejnym, potem elektronik, także że to się z roku na rok, na rok zmienia. Czyli tutaj to żeśmy tak omówili, w gastronomiku ZSP numer 2, no to przedmioty gastronomiczne, ekonomiczne, reklama, tak ogólnie to nazywając. A jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem? Ekonomiczne. Tam jest dość duży nabór. Tutaj elektronik, elektryk, mechatronik, to są takie kierunki, które są na czasie, ale również fryzjerstwo, również cyfrowe procesy graficzne, no również samochodówka, co by tutaj nie powiedzieć, no to te klasy związane z branżą samochodową, logistyczną. No budownictwo. Ja to ubolewam nad tym, że za mało trochę młodzieży nam się kształci w zawodach takich, których brakuje na rynku. No właśnie, jeżeli chodzi o budownictwo, bo tutaj w tej branży to jest bardzo duże zapotrzebowanie i to jest zgłaszane. No to właśnie miało być moje kolejne pytanie. Które zawody nie cieszą się powodzeniem? Szkoda, no właśnie, że to budownictwo, że chcieliśmy również otworzyć te zawody związane z sanitarnymi sprawami, z odnawialnymi źródłami energii. To był taki boom, ale bardzo krótki, który minął. No. A czy mamy rozeznanie o zatrudnieniu absolwentów naszych szkół? Znaczy w tej chwili mamy... Na naszym terenie i w okolicach. Z informacji uzyskanych zarówno od dyrektorów, jak i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że nasi absolwenci znajdują pracę. No, być może jest to spowodowane tym również, że pracodawcy poszukują pracowników, ponieważ no, większe jest zapotrzebowanie niż tych młodych, no mamy niż demograficzny, jakby na to, on po prostu również się w przemyśle i w usługach objawia, że wszyscy praktycznie znajdują pracę. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że te osoby, które chodzą do naszych szkół, uczestniczą w projektach unijnych i już wcześniej uczestniczą w stażach, to oni już na etapie odbywania tych staży u pracodawców, to mają w większości już zatrudnienie, można powiedzieć, zapewnione. Także no, nie jest, moim zdaniem nie jest źle. Jeżeli ktoś nie może znaleźć pracy, to chyba nie z powodu braku wiedzy czy niewłaściwego przygotowania przez nasze szkoły tych osób do rynku pracy, tylko ze względów takich osobistych, predyspozycyjnych, albo może zbyt małe zainteresowanie tą pracą. No wiadomo, że oczekiwania pracownika są dużo wyższe, znaczy no są inne niż pracodawcy. Rzeczywistość. Tak. Niż rzeczywistość. A w jakim stopniu pomogły targi pracy? No, targi pracy to, mówię, to jest taka platforma, na którą się spotykają ci, którzy oferują pracę, ci, którzy potrzebują tej pracy. No i z jednej strony, ale również dla gimnazjalistów, którzy dopiero tak gdyby wybierają kierunki kształcenia, oni mają możliwość zapoznania się z tym, co się dzieje na tym rynku pracy, bo to są młodzi ludzie i w większości to nie mają takiej wiedzy. I tak samo ich rodzice, więc myślę, że to jest dobra inicjatywa, bo obserwując, w ubiegłym roku mieliśmy pierwsze targi pracy, w tym roku były drugie i naprawdę do końca były osoby, które chodziły, które się interesowały, te targi po prostu żyły. Także ja uważam, że ja je oceniam pozytywnie. Dobre przedsięwzięcie, prawda? Tak. I w następnych latach będzie kontynuowane zapewne. Mam nadzieję, że tak. To teraz trochę może liczby. Pani Barbaro, ile uczniów ogólnie przystąpiło do matur? W naszych szkołach. W naszych szkołach, w tej sesji maturalnej, tej pierwszej, majowej, tak można powiedzieć, 990
absolwentów. Z tym, że tak, 76% to byli absolwenci tegoroczni, a to 24% to z poprzednich lat, bo też są osoby, które poprawiają. Chcą sobie po prostu, może nie zdały, albo chcą, żeby osiągnąć większą ilość punktów, no to przystępują po raz kolejny. A generalnie w naszych, w tegorocznych, w tym roku, o może skończy nasze szkoły 930 uczniów. Mam nadzieję, że dostanie promocję i zakończy tą edukację. To ilu uczniów, gimnazjalistów zasili szkoły średnie? Według naszych danych pozyskanych z gimnazjów, to absolwentów będzie około 1070, którzy skończy edukację w gimnazjach. Natomiast tak jest, że nie wszyscy trafiają do naszych szkół. Część, tak między 7 a 10% odpływa do sąsiednich powiatów albo do dużych miast. No ale też i do naszych powiatów, do naszych szkół przychodzą z innych. Także to się, ale to jednak tak 6-7% to jest mniej niż kończy gimnazja. Dlatego ja, biorąc pod uwagę, no i widząc to, co się, jakość nauczania w naszych szkołach, ja apeluję, żeby mieszkańcy naszego powiatu po prostu korzystali z tego, co mamy tutaj na naszym terenie, bo to są naprawdę i dobrze doposażone szkoły, i fachowi nauczyciele, i oni dobrze przygotowują, zresztą no warunki. Którzy piszą też projekty unijne, tak, pani Barbaro? Tak. Bo tu jest się czym pochwalić. Praktycznie każda szkoła realizuje projekty unijne. W wyniku tych projektów uczniowie mają staże, wyjeżdżają na te staże, mają płacone za te staże, czyli ich kompetencje, ich wiedza no, wzrasta. Nauczyciele są też również doszkalani, no i baza dydaktyczna, która jest w szkole, jest również po prostu wzbogacana, dostosowana do potrzeb. Ja dam tylko przykład tutaj ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1, gdzie do tej pory no, pozyskano ponad 3,5 miliona, ja mówię w ostatnim okresie tych 4 lat, pozyskano ponad 3 miliony 300 środków unijnych. W tej chwili jest kolejny projekt, który blisko 2 miliony, który będzie realizowany, ale on dotyczy roczników, które przyjdą w 2019, 2020 do 2021 roku. Jego wartość jest 2 miliony. Czyli to jak gdyby te pieniądze są zainwestowane w uczniów. No bo to, no można powiedzieć, tak, pomocy dydaktyczne no to służą nie tylko im kolejnym, ale staże, no i te środki, które oni też mogą sobie pozyskać przez to, no i kompetencje, i dodatkowe kursy, i dodatkowe umiejętności, to jest to, co jest w nich, można powiedzieć, inwestycja w młode pokolenie. Po takim stażu mogą również nabyć pracę, prawda? Tak, tak, bo to jest pierwszy kontakt z pracodawcami, z takimi na dłuższy okres. No jeżeli ktoś dostaje to 1500 czy 1800 zł, no to też jest dla takiego młodego człowieka no, dość spora kwota. Oczywiście, zachęta. Istnieje możliwość również w ramach niektórych tych projektów wyjazdu na staże zagraniczne, czyli też poznania raz, że języka, poznania tego języka zawodowego profilu, tak, za granicą, zobaczenia kultury, no, wymiany informacji. Dla niektórych to jest być może pierwszy wyjazd zagraniczny. Także ja zachęcam do tego, żeby właśnie młodzież korzystała i chodziła do naszych szkół. Jakiś czas temu gościliśmy w naszym programie Naczelnego Pielęgniarza Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, który zwrócił uwagę na brak pielęgniarek i personelu średniego. Ale moje pytanie nie jest o przyczynę, o powód braku, tylko moje pytanie brzmi tak, czy jest zainteresowanie zawodem pielęgniarek na naszym terenie, pielęgniarzy, i czy taki nabór prowadzimy? No tak, minister edukacji zdecydował, że akurat kształcenie tego personelu średniego no, nie odbywa się w ramach szkolnictwa ponadgimnazjalnego, tylko to jest na szczeblu wyższym. Z tego, co mam wiedzę, to właśnie tutaj pan Mrowiński również prowadzi takie klasy i one, znaczy no, takie kształcenie i ono cieszy się zainteresowaniem, czyli my
punktu widzenia, mówię, organizacyjnego, no to jest poza naszą sferą, bo minister inaczej zdecydował. Natomiast mając kontakt tutaj z dyrektorem, z prezesem szpitala Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, to wiemy o takich problemach. Na zarządzie też żeśmy dyskutowali w tym temacie i padła taka inicjatywa, żeby wystąpić do ministra edukacji z pismem z taką propozycją, żeby to było tak jak kiedyś, bo kiedyś to było w ramach szkolnictwa tego średniego, no u nas popularny medyk, to funkcjonowało, więc no, to jest sprawa otwarta, myślę, że nie zamknięta. Panie ministrze, do pana się zwracamy, bo może by warto było bardziej zgłębić temat, bo nie wiadomo, może przy pana łóżku zabraknie tego personelu średniego? Pani Barbaro, kurs edukacji, oświaty wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy. Tak można powiedzieć? No ja uważam, że tak, dlatego że no... Ja bym powiedziała, że powinien wychodzić naprzeciw. Ja chcę powiedzieć, że dyrektorzy i kadrze nauczycielskiej bardzo zależy na naborze, na nowych uczniach, więc takie proponują kierunki, których są zapotrzebowania. Ja bym powiedziała, że bardziej trzeba zmienić troszeczkę, albo świadomość świadomość i rodziców, i tych gimnazjalistów, którzy kończą edukację, że w tej chwili nie kształcenie ogólne, tylko kształcenie w zawodzie powinno być preferowane, bo brakuje na rynku pracy bardzo wiele osób takich spawaczy, takich technicznych, którzy nie potrzebują mieć aż takiego wykształcenia ogólnego, rozbudowanego, natomiast żeby byli specjalistami, dobrymi specjalistami w jakiejś konkretnej dziedzinie. Wiadomo, że świat się zmienia, że w tej chwili już tych zegarmistrzów takich, dajmy na to, czy osób, które szewców, nie potrzeba tyle, tak jak było kiedyś. Brakuje nam hydraulików, stolarzy. Tak. Takich budowlańców, nawet tych osób zajmujących się logistyką, takimi działaniami, związanymi z nowymi technologiami, tymi informatycznymi, IT, także to takie są potrzeby. No ale nie wszyscy mają na tyle taki umysł, że będą się w tym kierunku kształcić, prawda? Bo mamy różne osoby o różnym stopniu i wiedzy i predyspozycjach. Dlatego tutaj się bardzo kłania doradztwo zawodowe już w gimnazjach, szczególnie w gimnazjach, wtedy kiedy dopiero kształtuje się ta osoba, wychwycenie jej predyspozycji. Ukierunkowanie, to jest bardzo ważny element w całym tym cyklu kształcenia, żeby nie było tak, że osoba kończy szkołę średnią i dopiero ta szkoła to była pomyłka. Ja to mam zainteresowania zupełnie inne. I co dalej? I co dalej? I zmienia się, tylko to jak gdyby troszeczkę, fajnie, że było się w szkole, że to jest piękny czas, ale wejście na rynek pracy, samodzielność. Trzeba bardziej perspektywicznie myśleć, prawda? Tak. Pokrótce omówiliśmy edukację, przejdźmy do kultury, bo przed nami dużo wydarzeń kulturalnych, tej mniejszej i większej wagi będzie się działo w Tomaszowie, prawda? Oj tak, już od jutra. Ale zacznijmy może od Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Prace ruszyły. To jest placówka, która można powiedzieć w marcu, co prawda, minęło rok jak funkcjonuje, od 1 kwietnia zaczęła funkcjonować, ale praktycznie weszła w te sekcje, które cieszyły się zainteresowaniem i je kontynuuje. Chcieliśmy wprowadzić nowe, i część żeśmy wprowadzili, bo ten zespół step by step, ja chcę powiedzieć, że w dniu jutrzejszym, w niedzielę będzie w Paryżu, podczas Dni Polskich w Paryżu, tam wystawiał swoją animację, swoją sztukę, będzie prezentował nasz dorobek, będzie promował nasz powiat za granicą.
czyli to jest taka sekcja muzykalowa, która jest pewnym nowum i która tam bardzo chętnie osoby przychodzą. Sekcje teatralne, które nie mają tam kilku osób, tylko to już są rozbudowane. No i oczywiście plastyczna zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Bardzo aktywnie seniorzy się włączają, także no a najbliższa impreza, która będzie też z udziałem Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, to są Dni Antoniańskie, które związane są z patronem naszego powiatu i zarówno będą organizowane wspólnie z parafią świętego Antoniego, jak i tutaj z mechanikiem, bo tutaj w ramach tych dni antoniańskich będzie również mega festyn mechanika, będą występować artyści operetki łódzkiej. Chcemy, aby, no można powiedzieć, Tomaszów stał się takim, był związany z festiwalem operetkowym, bo wszak tutaj mamy byłego mieszkańca, znaczy no mieszkańca powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszowa, który zasłynął słynnym wykonaniem operetek na scenach łódzkich i nie tylko. A co z reaktywacją zespołu Pniczan? No tutaj jest mimo kilkakrotnych prób, no nie udało się reaktywować, no bo no właśnie, zastanawiamy się czemu. Był taki okres, kiedy dzieci i młodzież wstydziły się pasiaków, wstydziły się stroju ludowego, nie chciały zakładać. W tej chwili, obserwując to, co się dzieje na Zachodzie, już nie ma takiego oporu, więc myślę, że w którymś tam momencie u nas też to gdzieś ta bariera minie. No i myślę, że ważnym elementem jest ta osoba, która prowadzi ten zespół. Ten autorytet, ten ktoś musi być, kto to pociągnie, tak bym powiedziała, zaangażuje się. No. No ale jest nadzieja. Jest nadzieja, zawsze jest nadzieja i próby są podejmowane. Może trzeba tylko odpowiedniego czasu i osób, żeby to reaktywować. To ta działalność merytoryczna Centrum Animacji, a pytałam się jeszcze o prace budowlane, które ruszyły. A jeżeli chodzi o projekt, który dotyczy przygotowania miejsca, takiego godnego miejsca dla tej instytucji kultury, no to pierwsze wyburzenia już, no można powiedzieć, się już zadziały. No, zgodnie z harmonogramem do końca września następnego roku ma być zakończona, wykonane to wielkie dzieło, więc ogrom pracy przed nami. No na razie to jest wszystko pozasłaniane, niewidoczne dla przeciętnego mieszkańca, no bo to się dzieje na terenie, ale no myślę, że ciekawy obiekt powstanie. No i te działania, które prowadzone są przez Powiatowe Centrum, to też tak gdyby animacyjne, związane, może są w tej chwili utrudnione, bo co innego jest, jak placówka mieści się na danym terenie. No w tej chwili to troszeczkę zostało to tak odsunięte, ale cały czas są prowadzone tak, żebyśmy mogli rozliczyć po prostu ten projekt, bo ten projekt jest, no to co zobaczymy, to jest twarde, ale z tego, czego musimy się rozliczyć, to jest również to działanie w ludzi, w świadomość, no w to, żeby się zaangażowali, żeby nie byli tacy obojętni, no o to chodzi. Dobrze, przed nami wakacje. Placówki upowszechniania kultury powinny wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu. Mhm. Prawda? Jakie działania są przewidziane? Tak jak w ubiegłym roku będą niektóre sekcje prowadziły działania, będą półkolonie. Tutaj już rozmawiamy z panią dyrektor, żeby placówka na pewno funkcjonowała, nie była zamknięta. Tak można powiedzieć. Ale z ofertą to będzie udostępniona. No to mamy jeszcze jeden temat. Co z samochodówką? Czy dojdzie do realizacji plan rozbudowy? Co z pozyskanymi środkami? Przypomnę, w kwocie 17 milionów. Czy przepadną? Znaczy, robimy wszystko, żeby te środki nie przepadły. Został ogłoszony już trzeci przetarg. Co prawda termin jest wpisany taki, jaki w umowie, natomiast wystąpiliśmy również do Zarządu Województwa Łódzkiego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji.
no liczymy na to, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, bo ona tam jest bardzo potrzebna, tej szkole i zresztą mieszkańcom, no to szczególnie młodzieży. No plany były bardzo piękne. No tak, szkoda byłoby to stracić. Tak, zresztą przygotowanie do projektu, jego w ogóle, no można powiedzieć, skonkretyzowanie, to też zajęło blisko 2 lata. Umowa została pierwsza podpisana, no tak się po prostu złożyło, że no taki mamy, no ale to nie tylko od nas zależy i nie tylko my mamy problemy, bo wiele samorządów, które podpisało umowy, to w tej chwili z uwagi na koszty pracy, to wiele no firm, te koszty, które no są takie jak gdyby obowiązkowe, z których musi się pracodawca wykazać, powodują, że godzina pracy jest dużo wyższa, że poszły w górę, no z uwagi na wzrost energii elektrycznej i tych innych, to materiały poszły w górę, że oferenci dają wyższą kwotę niż mieliśmy w kosztorysach. Chociaż ja chcę powiedzieć, że nasz kosztorys był tak sformułowany, że przewidywał ten wzrost. No i no to jesteśmy też w takim nieciekawym momencie, bo gdyby w lutym został wyłonięty, to jeszcze ci oferenci no mają rynek pracy taki gotowy. No a tutaj musiałby się ktoś naprawdę bardzo... No liczymy na to, że będziemy mieli tego wykonawcę. Jakie są szanse w takim razie? No zawsze są szanse. Dopóki człowiek żyje, to zawsze ma szanse. I no oprócz tak oficjalnego, no można powiedzieć, zawieszania tego na stronie, ogłaszania, no to jeszcze rozmawiamy szczególnie tutaj z lokalnymi firmami, żeby przystąpiły do tych przetargów. Zmieniamy troszeczkę warunki też udziału, bo... Zresztą zmieniło się również nastawienie instytucji zarządzającej, która kiedyś bardzo rygorystycznie podchodziła do każdego elementu. W tej chwili widzi, jak zmienił się ten rynek i jest bardziej liberalna, jeżeli chodzi o wykonawstwo. Znaczy funkcja ma być, cel ma być zrealizowany, natomiast niekoniecznie takimi materiałami, jak to było zaprojektowane. Ale to za każdym razem wymaga uzgodnienia z nimi. No ale to są części takie proceduralne, które jesteśmy w stanie spełnić. Natomiast no, najważniejsze jest, żeby oferent się znalazł. Pani Barbaro, no jakieś może, żeby, nie wiem, siły zjednoczyć. No ale tu naprawdę i pani dyrektor jeździ do firm, no i my ogłaszamy, i tu pan starosta jest również bardzo aktywny, jeśli chodzi o rozmowy. No nie wiem. Życzę powodzenia. No to ja bym chciała. Chciałabym, żeby to zostało zrealizowane. Chyba wszyscy byśmy chcieli w Tomaszowie, prawda? No, tak, tak. Bo teraz, że to są duże środki. A poza tym no, warunki, w jakich w tej szkole uczą się tam ta młodzież, no to no już są lepsze niż były, jest dużo lepiej, no ale odbiegają od tych, które na przykład standardów, są tutaj, no niestety. Tutaj w ZSP numer 1. No tym bardziej, że tam jest szkolnictwo zawodowe, czyli no ważne, na którym nam też zależy. Poza tym no, byłyby warunki kształcenia nie tylko pod potrzeby samochodówki, ale pod potrzeby innych szkół. Naszym zamiarem było to, żeby kształcenie takie ogólne, teoretyczne odbywało się w szkołach, natomiast tam, żeby odbywały się praktyki, tam, żeby ten obiekt był tak wyposażony, tak doposażony, żeby po prostu no, uczniowie tam przychodzili i widzieli te nowe techniki, technologie, urządzenia, maszyny, żeby mogli tam się już tak praktycznie lepiej przygotować do rynku pracy. Także założenia są bardzo, bardzo, bardzo dobre, tylko że no, rzeczywistość, ja apeluję do naszych lokalnych przedsiębiorców, żeby się nie lękali, żeby składali oferty. No, jeżeli sami nie są w stanie, bo z jakichś powodów już są obarczeni pracą, to może mają znajomych, którzy by chcieli tutaj zainwestować i zrealizować inwestycje w Tomaszowie Mazowieckim, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3. Naprawdę bardzo nam na tym zależy. A myślę, że Państwo też na tym zarobicie, bo jest tak kosztorys skonstruowany, że można zarobić. Pani Barbaro, czego Wam można życzyć w edukacji?
Bardzo ciekawe pytanie. Na pewno, no ja już bym nie chciała tych ciągłych zmian, bo ciągle się coś zmienia, jeżeli chodzi o papierologię, o wprowadzanie, o oznakowanie dokumentacji, to co mówią dyrektorzy, nawet przeprowadzanie egzaminów czy matur, to naprawdę to jest koszmar. A życzyć takiej stabilizacji. Bo wydaje mi się, że nauczycieli mamy dobrych, uczniów też mamy i zdolnych, i chętnych, i takich otwartych na świat, na wiedzę. Więc no, zdrowia, zdrowia, zdrowia i mniej zmian. To tego życzymy. Dzisiaj dziękujemy za rozmowę. Państwu za uwagę. Naszym i Państwa gościem była pani Barbara Robak, członek zarządu powiatu tomaszowskiego. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Dziękuję Państwu.